Siemanko, jestem Lucek, to jest The Crew, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry, drugi już dzisiaj. Słuchajcie, będę jechał dzisiaj misję, jeździł misję, czy robił misje fabularne. I teraz właśnie macie takie porównanie, bo wcześniej grałem na rozdzielczości o proporcjach 21:9, a teraz jest tylko 16:9. I po prostu piszcie mi w komentarzach, jak tam wasze wrażenia właśnie po takiej zmianie. Ja mam wrażenie, jakby ktoś mi obciął oczy po obu stronach. Naprawdę, to jest to dziwne. Ale tak jest. Jestem w ogóle w jakichś górach. To jest droga offroadowa, nie wiem. To jest chyba trochę coś ubitego. Dosyć dobrze się tu jedzie tym GT500. W ogóle GT500 się dobrze jedzie. Przesterowałem. Never mind. Mamy tutaj misje fabularne. Misje frakcji, odkrywanie, umiejętności. Fabularne. Nie będę jeździł wyczynowym, ale będę jeździł... O, fakt, tam trzeba dojechać. No to super! Gdzie to się jedzie? Tu. No to już my stąd wystartujemy, tak żeby się kawałek przejechać moim wspaniałym GT500. Uwielbiam ten samochód, naprawdę w tej grze jest świetny. Pojedziemy na czuja, a co tam? Ależ powrócił na trasę, no świetnie. Nie wiem, czemu mnie tutaj zrespawnowało. Jest to samochód szosowy. O, ale widok. Jest to samochód szosowy i powinno go zawsze respawnować na szosie. No ale to jest The Crew. Tu się takie rzeczy dzieją na co dzień. Ha, ha. Nie no, jest to bardzo dobra gra. Tak. Bardzo ją lubię, no. O. Okej. Okay. Szef GT500. Gdzie ty nas zaprowadzisz? Ogólnie teraz misja frakcyjna będzie w... Jak wspomniałem, czy nie wspomniałem, samochodach rajdowych. A więc będę jechał moim Camaro, które jest dosyć dobrze już zrobione, powiem wam, i naprawdę tym samochodem jeździ mi się świetnie, a poza tym bardzo mi się podoba z wyglądu. Niestety samochody rajdowe w żaden sposób nie dają się zmienić, nie da się zmienić tam jakby tych spoilerów, zderzaków, progów i tak dalej, i tak dalej. Teraz możecie zobaczyć, jak wyglądają skoki. Jeszcze raz powtarzam, ale skoki naprawdę zostały bardzo fajnie poprawione. Zresztą, o czym za chwilę się przekonacie, ponieważ będziemy jechać rajdowcem. A na rajdowcy zawsze miałem spory problem, żeby... Żeby radzić sobie z tymi wyskokami, a już najgorzej było na offroadowym. No ale dobra, koniec tego narzekania. Chodźmy. To jest już tutaj. Szybko sobie dojechałem. GT500 to naprawdę szybki samochód. Bardzo. Piekielny. Dobra. A ciekawe, co się stanie, jak tu wjadę. Nic. Po prostu nic. Dobra, mniejsza. Wow, jaki ciągnik! Co to jest? What the fuck? Co to? Co to jest? Ej, da się to popchnąć. Co? Znikający ciągnik! Chwileczkę, czy my jesteśmy blisko Roswell? Nie no, kawałek drogi jeszcze. Dobra, wracajmy i róbmy tę misję frakcyjną. Zobaczymy, co to właściwie będzie. Czy to jest ostatnia misja frakcyjna? Winobranie, tak się nazywa. Szybka kooperacja. Mogę w sumie to wybrać, wiecie, w pewnym momencie, jak sobie tak ograłem, zaprosił mnie do właśnie wspólnej kooperacji jakiś zupełnie obcy gracz, więc w sumie to działa. I sobie graliśmy. Cutscenki oczywiście świetnie. Ach, dobra, nic nie mówię. Oczywiście dalej rwie, jak podczas bety. Możemy hejtować i hejtować, ale chodzi o to, żeby nie hejtować. Zbierz 80 spośród 100 skrzyń. Okej, tę misję akurat lubię. Ostatnio taką właśnie robiłem w Silverado, które też sobie trochę ulepszyłem, ale jakoś tak mam wrażenie, że Silverado jest wolniejsze od Camaro, ale to chyba tylko i wyłącznie złudzenie, wiecie? Kurde, jak to wygląda wszystko. Tylko i wyłącznie złudzenie. No bo te samochody po pewnym tam tuningu przyspieszają i mają taką samą prędkość maksymalną. Przyspieszają tak samo i mają taką samą prędkość maksymalną. Teraz widzieliście, jak samochód zachował się po skoku. Nie rzucało go, nic się nie działo. Bardzo mi się ta zmiana podoba. Zobaczcie teraz. Uwaga. O, tu nie trzeba było tak szybko chyba jechać. No dobra, teraz go obróciło. To nie było miłe. Ale czasami tak się zdarza, że jest niemiło. Ale tylko czasami. Jak mamy na przykład... A nieważne.
chciałem powiedzieć coś znowu o seksie, ale to nie... No, tak jak mówię, jestem za długo kawalerem. Tak bywa. Okej. Wyhamujemy trochę, żeby wyhamować. O, właśnie, wylądować, znaczy się na tę skrzynię. I robmy sobie kolejne. To jest prosta misja. Zresztą, one są dosyć powtarzalne tutaj, wiecie. No i nie ma się co dziwić, no w końcu jest to gra wyścigowa, nie będzie tu jakiejś strzelaniny czy czegoś w tym rodzaju. Ale takie misje bardzo fajnie się robi ze znajomymi. Niestety, no ja podczas nagrywania nagrywam o takich godzinach, że żaden normalny, żywy człowiek o tej porze nie gra. Musiałby się umawiać, bawić, a czasami mi się nie chce po prostu. Czasami chcę po prostu sobie sam ponagrywać, o. No dobra, mniejsza z tym. What the fuck? O, to ja się tam rozbiłem w ogóle. Znowu ten ciągnik! Prześladuje mnie. I pięknie. O, tak. Kurde, ile tych skrzynków tu jest? Ile mamy jeszcze? No, kurde. Zjeżdżać z drogi! Myślicie, że ja mam czas, żeby się z wami bawić? Nie mam w ogóle czasu. Dobra. Tu. No i ciekawe, czy ja tak coś czuję, że dzisiaj możemy ukończyć fabułę, a raczej zrobić jej znaczną część. Zobaczymy. Zbieraj te skrzynie, man. Muszę sobie jakiegoś innego rajdowca zrobić. Ja mam ogólnie teraz tak, jak sobie mówię, to zbieram do tego Kenizega, a zaraz patrzę, o kurde, ale są... Nie, ja muszę zobaczyć, jak on wygląda na wersji rajdowej. No i tak kupuję te wersje tuningowe. I cały czas brakuje kasy na Kenizega. Zresztą ja wiem, że ten, znaczy z tego co słyszałem, raczej ten Kenizek nie jest jakiś specjalnie szybki na wersji wyczynowej, więc nie ma się też czym podniecać tak na dobrą sprawę. Dobra. I jeszcze tylko 10. Wow, trochę to rzuciło. I ostatnie 4 sztuki. Raz, dwa i 3, 4. Pięknie, misja ukończona. Nie jest to zbyt trudna sprawa, tym bardziej jeśli mamy dobry samochód. Okej, okay. No i ciekawe, jaka kolejna misja nam się odblokowała. Nawet platynę sobie zdobyłem, to nie było takie trudne. 2800 baksów, to jest malutko. W PvP i innych, o Boże, jak rwie ten samochód, nie chcę na to patrzeć. Dobra. 5 tens! Gdzie mamy kolejną misję? Tutaj. Jakie samochody? O proszę, o proszę! Proponują, żebym jechał w... Dodge Chargerku. Ale ja z wyczynowych... Mam jeszcze inne, mam GT500, mam Corvette C3, mam Zagato, mam Selena, mam Aventadora, Ferrari, ZR1, GTS-a. Właśnie, mało jeździłem GTS-em, ale mam słabo go zrobionego. Ford GT, Skyline, ale pojadę chyba GTS-em. Tylko tak bym sobie go zrobił, zanim pojadę, wiecie? Aha, jeździłem przy okazji robienia tych misji w górach, gdzieś tutaj na śniegu, bo chciałem właśnie sprawdzić, jak się spisze GTS i okazało się, że spisał się po prostu słabo. Test precyzji. To powinno pójść dobrze, o ile będzie na drodze utwardzonej. Okej, może być. Zmienimy sobie kamerę na tą z maski, bo ta z maski mi najbardziej odpowiada do tego trybu. Okej, i jedziemy. Tutaj mam tylko brąz, więc powinienem zdobyć dobrą część. Cholera, ale ja chyba... Lepiej by było, jakbym pojechał w drugą stronę. A, dobra, spróbujemy tak. Zobaczymy, co to będzie. Dajcie się skupić tutaj ludzkowi, bo ludzek... O, i skopałem pierwszą bramkę. Ale dajcie się skupić. Dam radę, naprawdę. What the fuck? O, kurde, udało się. O, fucking shit. Dobra. I jest platynka. No dobra, to nie było takie trudne. Myślałem, że będzie gorzej. Naprawdę. Pięknie. Platyna w mojej kieszeni. Ekstra. No tak, zanim wymaksuję ten samochód, to chociaż zdobędę 1000 punktów, to minie troszeczkę. No ale o to chodzi, żeby się bawić, prawda? Test precyzji. Zobaczmy. Oj, oj, oj. Gdzie to... Ała.
Ła, gdzie to jest? Kurde, ale mi uciekł ten... ten znacznik głupi. Jazda po linii, ale tu też chyba będzie asfalt. No, utwardzona powiedzmy i jak zwykle dużo trafików, cholera. A jak sobie jeździsz taką po świecie, nie chcesz robić tych umiejętności, to nagle trafików w ogóle nie ma. Ale jak chcesz robić te umiejętności, to wszystkie się oczywiście pojawiają. No, jakby wyrwane z jakiegoś NFS-a, cholera, wścibskie, głupie trafole. Ale dobra, dajmy... Dajcie mi się tutaj skupić, znowu. Może uda mi się zdobyć platynę jeszcze, chociaż na początku oczywiście wielka skucha. Ale zobaczymy. W ogóle rzuca tego Dodge'a jak nie wiem kogo. Wyzwanie konkretne, naprawdę jeździć tym samochodem. On był chyba... O, fajnie. On był chyba z jakiegoś tam... Z Uplaya się go dostawało za zdobycie jakichś tam śmiesznych punktów na tej platformie. Dobra, już skończyłem. Nie chcę dalej jechać tym samochodem tego wyzwania, bo on się w ogóle do tego nie nadaje. W ogóle do czego ten samochód się nadaje? Muszę go zrobić chyba na przyczepność. O kurde, akurat dostałem część na przyczepność. Świetnie. To się przyda, naprawdę w tym aucie się przyda. Jestem ciekawy właśnie jak się go wymaksuje, jak będzie jeździł. A podejrzewam, że będzie miał za mało mocy, za dużo mocy i będzie mu rzucało dupę na lewo i prawo. Test ucieczki, proszę bardzo. W którą stronę lecimy? Przez miasto przejedziemy jakoś? Oj, lipa trochę. Pojadę jednak w tę stronę. Nie wiem, kurde, gdzie tu pojechać? Tak dziwnie ustawili ten test. Ale mamy asfalt, więc może nie będzie tak źle. Zobaczymy. Nie da się tu nitra używać. W każdym biegu mieli kapcia z nitrem. Nie da rady po prostu, nie da rady. No ale dobra, koniec tego narzekania, weźmy sobie, powiększmy mapkę, sprawdźmy jak te kółko nas tutaj dogania. Nie wiem czy uda mi się uciec. O, jest platynka, super. Pff, nie było takie trudne. Myślałem, że będzie trudniej, bo tutaj jest kilka takich zakrętów dosyć ostrych. Dobra, jakoś poszło. 26 punktów, niech będzie. Co jeszcze tutaj mamy? Testy umiejętności. Oczywiście fajnie by było robić te, których nie zrobiłem. Ja jestem ciekawy, czy dla wszystkich samochodów te testy prędkości są takie same, czy dla niektórych są inne, bo ja na przykład... O, test precyzji. O, proszę, to możemy jeszcze pojechać. Ale w tą stronę. O, tak. Bo ja na przykład robiłem sobie te wszystkie umiejętności chyba Dodge'em Chargerem i raczej wszystkie były zrobione, tak? A teraz patrzę, że niektóre jednak nie są zrobione i spora ich część nawet nie jest zrobiona, więc myślę, że dla niektórych samochodów po prostu są jakieś dodatkowe testy, ale to jest tylko, nie wiem, moje domysły. Zresztą możemy to zaraz sprawdzić, po prostu wezmę inny samochód i zobaczymy, co się pokaże, co się stanie. Mógłbym w zasadzie wziąć piękny GT500 na tamtą misję frakcyjną i spokojnie ją wygrać, bo to GT500 się wszystko się wygrywa i wszystkich ogrywa. No ale zabawa, prawda? Trzeba też jeździć samochodami, którymi się nie jeździ. Jaka rozkmina. Trzeba też jeździć samochodami, którymi się nie jeździ. Brawo. Test precyzji. Co miałem sprawdzić? Aha, tak. Miałem sprawdzić, jak to wygląda dla innych samochodów. Zmieńmy sobie wóz na powiedzmy ZR1 i sprawdźmy. Dla ZR1 też jest to tutaj niezrobione wyzwanko. Test jazdy po linii, ale to jest chyba na offroadzie, także nie wiem, to było chyba moje jakieś głupie złudzenie. Dobra, wracamy z powrotem do Dodge'a. Nie lubię jeździć tym samochodem, naprawdę. To jest katorga. Ale taki cel sobie dzisiaj jakby ustawiłem, więc trudno. I tak właśnie jest z darmowymi samochodami, no. Jak dostajecie coś za darmo, zawsze jest do dupy. Tutaj mamy też offroad. Test prędkości, ale to nic nie dostanę za to, żadnej części dobrej. Prędkości, tu mamy test prędkości.
i nawet na złoto już coś zdobędę konkretnego. Tylko w którą stronę tu pojawiamy się, że to po tym łuku jak pojedziemy to będzie dobrze. Okej, okay, a pojedziemy sobie może na kokpicie. Nie ma ruchu ulicznego, o już jest, kurde, rowery! Widzieliście stałe tam rowery? Ja nie wiem czemu w każdej grze wyścigowej są te cholerne rowery. Chyba wszyscy twórcy gier wyścigowych lubią... są rowerzystami. Nie wiem, bo dojeżdżają do pracy rowerami. W każdym razie... no, w większości gier chyba są rowery, no. No ale to w takim undergroundzie. Też gdzieś tam pewnie są rowery. Nie wiem, dobra, nieważne. Skończmy temat rowerów. Skupmy się na maksowaniu Dodge'a. Czy właściwie SRT powinno się mówić. SRT Viper. I jest platynka, ale rekordu nie pobiłem swojego. Dobra, 939 to już nam spokojnie wystarczy do zrobienia tej misji tutaj w fabularnej. Tak coś czuję. Proszę, frakcji? Nie. Fabularne, o właśnie. Gra. Zobaczmy. Pojedziemy sobie... a właśnie, zobaczymy jak będzie wyglądała ta kooperacja. Anulowana. Brak graczy w sesji. Never drive alone. Jedziemy solo. Dostanę depresję od tego solo. Wszystko muszę robić solo, nawet... a, nieważne. Dobra, już chcę to pominąć, no chcę jechać. Chcę ich wszystkich miażdżyć. Tylko nie mówcie, że znowu będę jechał sam. O. No dobra, tym razem będziemy musieli uciekać przed zgrają napalonych murzynów. Zwycięzca może być tylko jeden, ty. No zobaczymy, koleś. Ja cię też kiedyś dopadnę i pojedziesz w krzaki. Ho, ho, ho. Pojedziemy pod prąd i myślę, że w ten sposób zgubimy najszybciej pościg. Zwycięzca może być tylko jeden. No czu. Po prostu hasło. Hasło dzisiejszego dnia. Ej, czemu mnie ten śmigłowiec widzi? Czemu on wie, gdzie ja jestem? To nie fail. Poleciał prosto! Co za gamoń! O-o, tutaj z przodu jest. Dobra, to zawrócimy sobie. Why not? Ale już od tyłu mnie też jadą. No dobra, zobaczymy, czy skręcą tutaj, gdzie ja jestem. Zobaczcie na ten znaczek na górze. Illuminati! Bez kitu! Ta gra jest Illuminati. Damn! Już? To nie było jakieś trudne. Ej! Zdobyłem część tuningową, no nieźle. I co, i to tyle? No to zasadzka. Wow. No jasne. Okej. O! Last man standing, zobaczmy. Jedziemy Skyline'em? O nie! Ja wam chcę pokazać nowy samochód uliczny. Czyli tutaj mamy jakby ostatnie... ostatnią misję chyba, czy nie? Zobaczymy. O właśnie. Mustang Fastback. W ogóle nie przejmuję się tym fabułą, wiecie? Mi to w ogóle jakoś nie interesuje. Ale mam chyba jakichś graczy w sesji. Zobaczmy, czy ktoś się zgodzi ze mną pojechać. Będę jechał tym oto Mustangiem, który naprawdę bardzo fajnie wygląda i brzmi. Nie, raczej nikt się tutaj nie chce zgodzić. Szkoda. Ja się raz zgodziłem, więc ktoś inny też powinien. Ale jacyś gracze w sesji się pojawili, więc sesji. Kurde, mi się język łączy dzisiaj, sorry. Never mind. Dobra, chodźmy robić w końcu tę misję. Graj solo. I lecimy, zobaczymy co tu się będzie właściwie działo. 1077 punktów mam na tym samochodzie, więc nie powinno mi... pójść tak słabo. O, on jedzie w chargerku.
ulicznym chargerku. Okej. Decydujące starcie, te. Zobaczymy. Oh yeah! Dobra. Tak, ktoś mi pisał, że miał problem z tą misją. Oh yeah! Coś słaby ten koleś. No i co, ty chargerem ulicznym jeszcze? Jakbyś miał wyczynowego, to byś coś tutaj poszalał. A nie jakimś takim. A idź pan. Ale słuchajcie, twardy jest dosyć. Wow. No jednak mój Mustang jest dużo lepiej stunigowany. Widzicie, że bez problemu go tutaj doganiam. Dobra. Zobaczymy, co teraz zrobi. Nie! Yeah! Dobre to było. Zobaczcie, to nitro w ogóle tutaj nie działa. Rzeźnia po prostu. Gdzie on jedzie? O, skręca. Nie uciekniesz mi, koleś. Tutaj nie działa tunel aerodynamiczny, jak jadę za tym kolesiem, niestety. Jesteśmy chyba w San Francisco. What the fuck, gdzie my jesteśmy w ogóle? No już powinien, już. Zmienił kapcia i jedzie dalej. Teraz będzie mój. Tak, boch, ale pięknie. Piękne przyłożenie. Jest gol. No i zobaczmy, co teraz będzie właściwie. Mission ukończone. Srebro tylko, Boże. W ogóle te wszystkie fabularne misje będę musiał poprzechodzić na platynę, moi drodzy. Oczywiście tymi już dobrymi samochodami. Wow, yeah. Hema, Trojan. Jedzie policaj i zgarną typa. Tak jest. Zhańbiłeś Dodge'a Charger'a, gnoju. I co teraz? No nie, dalej są jakieś misje, to lecimy. Co tu mamy zrobić? Ostateczna rozgrywka, to chyba to jest ostateczna, że ostateczna, czy jak? Chwileczkę, jaki ja mam tutaj samochód torowy? Torowy mamy tak. Mamy Skyline'a, on jest dobry. Ale mamy też McLarena, którym jeździłem dosyć mało po prostu. Zobaczymy. Mało po prostu tym samochodem jeździłem. Jakoś tak zawsze Skyline'em robiłem te wszystkie misje, wiecie? I tak no, nie skupiałem się na tym samochodzie zbytnio. Wow, ale fajnie Z4 wygląda. Muszę ją mieć w wersji torowej. Okej. No to startujemy. Ha. Wygraj wyścig. Ile tu punktów do przejechania? 15 tylko. Kurde. Już ich z tyłu zostawiłem. Luźna guma. To będzie prosta sprawa, moi drodzy. Już 7 wbiłem. W ogóle ten samochód świetnie... O, świetnie przyspiesza. W ogóle te wszystkie samochody torowe są zajebiste. One zajebiście szybkie. Luźno przecież jadą ponad 400 km na godzinę. To jest niesamowite. One są odciążone i mają zrobiony... Ktoś słusznie zauważył, że mają zrobiony tylko napęd na tył. Ja myślałem, że na przykład Skyline R34 ma zrobiony napęd na 4 koła w wersji torowej. Ale tak podjechałem do ściany i spaliłem kapcie i rzeczywiście kręciły się tylko te koła z tyłu. Także jest to fajny smaczek w tej grze. A też dużo osób pisało o tym Skyline'ie, że jest źle odwzorowany. A okazuje się, że są wersje Skyline'a amerykańskie, które posiadają właśnie silnik V8.
Więc nie do końca jest tak, jak mówicie. Oczywiście ktoś by się przyczepił, że powinien to być importer, mieć krawice, kierownicę z prawej strony i w ogóle. No ale z drugiej strony Caprice mieli taki twórcy, że zrobili Skyline'a tak, a nie inaczej i już, i trzeba się z tym pogodzić. Tyle w tym temacie. No ale dobra. Widzę, że ktoś mi tutaj dogania. Nie wiem kto. Dobra, trzeba się skupić na dobrej jeździe, co? Właśnie to mnie troszeczkę tak, nie wiem, tutaj boli w tej grze, że osoby, które mają te wspomagacze, w ogóle mają tyle samo punktów i takie same bonusy, jak te osoby, które grają bez wspomagań. A jest troszeczkę trudniej. No i na przykład te osoby ze wspomagaczami mogą na zakręcie hamować i się w ogóle niczym nie przejmują. Trochę mniejsza frajda z tej jazdy, ale jeśli ktoś nie gra na przykład codziennie w gry wyścigowe, a chce sobie pograć tak online, no to myślę, że taki wspomagacz jest dobry. Ale też te osoby, które właśnie zgrają bez wspomagaczy, powinny jakoś być dodatkowo wynagradzane. Oh, fuck. No ale niestety jest jak jest i musimy się z tym pogodzić, niestety. Nie wiem, jaki długi będzie ten wyścig. 15 punktów to dosyć sporo, chociaż już mam 7, także myślę, że damy radę. Okej. GT4 jest to samochód, który dostały osoby bodajże kupujące The Crew w preorderze, czyli w przedsprzedaży. I w tej przedsprzedaży znajdowały się chyba jeszcze jakieś unikalne naklejki, trochę kasy. No i oczywiście Ferrari Speciale. Nie jeździ się tu dosyć szybko. Mam nadzieję, że będzie kilka prostych, gdzie będę mógł rozwinąć skrzydła, bo teraz to jedziemy sobie, kurde, prawie jak moim Maserati, cholera. Stoi się w miejscu. No ale dobra, o kurde, tam jakieś... Widzę budynki na wzgórzu. Ciekawe, co tam jest. Pewnie tam jedziemy, tak coś myślę, albo... Mam nadzieję, bo... A nie, jedziemy gdzieś naokoło. O szkurde, ale zarzuciło. No także tego, no nie? Testowanie nowych samochodów w tej grze też nie, jakby... Nie zachęca, no. Jest to fajna sprawa, ale... Ja na przykład zabawę w The Crew i ogólnie dalsze nagrywanie z The Crew widzę pod kątem właśnie grania z wami, wiecie? I zabawy takiej wspólnej na tesie. Coś jak granie w Battlefielda, bo po jakimś czasie, jak już powiedzmy przetestuję sobie te wszystkie samochody, nie wiem, ponagrywam to, co chcę wam pokazać, pewne rzeczy, to już po prostu no nie będzie co za bardzo z niej nagrywać, no bo co? Będą jakieś DLC się pokazywać co jakiś czas. Ostatnio był dosyć ciekawy update i naprawdę było co pokazywać. No ale tak na dobrą sprawę, tu chodzi o rozgrywkę online, prawda? To jest ogólnie na YouTubie jest tak, że pokazało się właśnie to The Crew i wszyscy zaczęli nagrywać jakieś tam easter eggi, jakieś ukryte rzeczy. Tak zawsze jest z każdą grą, że pokazywane są jakieś tam różne sytuacje w grze, bugi, nie bugi, śmieszne sytuacje no i ludzie to towarzyszy praktycznie każdej grze, a szczególnie na przykład GTA 5, tak? W GTA 5 już chyba wszystko było zrobione, pokazane na konsoli, więc tam zostaje właściwie tylko i wyłącznie do nagrywania rozgrywka online ze znajomymi. Tak coś czuję. Ale dobra, mamy 13 punkt dopiero. No i właśnie tak będę może niektóre osoby zapraszał na tego TS-a i sobie będziemy razem grali. Oczywiście też chciałbym, aby osoby, które będą ze mną grały, miały w miarę taki mikrofon dobry, no bo żeby było słychać, tak? Chyba, że ktoś nie będzie chciał tam rozmawiać, no to wtedy jakoś tam... Oh! Po prostu pogramy sobie od tako. Chciałbym przynajmniej, żeby to wyglądało coś jak w Battlefieldzie, wiecie? Że sobie wbijamy na TS-a i sobie gramy w BF-a. O! I to była fajna sprawa, naprawdę można było się wtedy nieźle uśmiać. Każdy polował na ludzka.
Tutaj oczywiście nie będziemy polować na siebie, ale będziemy razem ze sobą grać i to też jest fajna sprawa. No i dobra, zdobyłem platynę. Dostałem jakieś tam ulepszenie do mojego McLarena MP4. No i zobaczymy, co będzie dalej teraz. Powrót do jazdy swobodnej. Pora na część oficjalną? What the fuck? Never been more sure of anything in my life. Oh. Czyli to nie koniec, czy koniec? No coś tutaj jeszcze jest. No ale to już będziemy sobie robić w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję, moi drodzy, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.